Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa na dorocznej imprezie Targi Zdrowie ma smak. Imprezie, która już na trwałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w Świdnicy. Wpisała się już także do kalendarza dolnośląskich imprez, tych imprez związanych z kulinariami i z żywieniem. Szanowni Państwo, życzę Państwu dobrych wrażeń, zwłaszcza tych dla podniebienia, dobrych wrażeń artystycznych i żeby tym oficjalnością dopełnić, otwieram 9. Targi Zdrowie ma smak. Przed chwilą nastąpiło oficjalne otwarcie Targów Zdrowie ma smak. Jakie atrakcje przewidziano dla zwiedzających? Atrakcją jest przede wszystkim tutaj udział licznych wystawców przez 2 dni. Którzy wystawiają produkty produkowane metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. Są to wystawcy z naszych partnerskich powiatów kartuskiego, łowickiego, zakopiańskiego, z wielu innych regionów Polski, jak i mamy 3 wystawców z Czech i 1 ze Słowacji. Możecie Państwo tutaj nabyć wędliny, sery, owoce, przetwory, w tym po raz pierwszy przetwory z truskawki kaszubskiej, pieczywo pieczone metodami tradycyjnymi, ryby wędzone i wiele innych przetworów czy przypraw. Natomiast oczywiście tej części handlowej tradycyjnej towarzyszą bezpłatne badania, które Państwa serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy jest to taki węższy zakres badań. Przede wszystkim jest to pomiar ciśnienia, pomiar cukru i cholesterolu. Natomiast w dniu jutrzejszym, w sobotę, od godziny 9 do 18 po raz pierwszy na targach zapraszamy Państwa na badania w kierunku osteoporozy wykonywane w osteobusie, który będzie stał przed wejściem do teatru. Szczególnie tych Państwa, których badania mogą okazać się niekorzystne, zapraszamy w godzinach od 10 do 16 na ten szerszy panel badań medycznych, w którym będzie uczestniczył również pani reumatolog i już jak gdyby będzie mogła udzielać pierwszych porad instruktorzy, jak radzić sobie z osteoporozą. Będą również badania okulistyczne, badania słuchu, będzie możliwość wykonywania spirometrii, nauki samobadania piersi na profesjonalnych fantomach. Będzie również pani dietetyczka, która będzie mogła wykonać Państwa analizę składu masy ciała. Poza częścią oczywiście medyczną również zapraszamy jutro bardzo serdecznie całe rodziny, dzieci szczególnie, ponieważ w tych samych godzinach od 10 do 16 mamy przygotowane atrakcje w postaci różnych konkursów sportowo-rekreacyjnych. Są to konkursy z różnymi nagrodami, malowanie twarzy, wiele innych jakichś tego typu drobnych niespodzianek dla dzieci. Będą również występy artystyczne w godzinach od 11 do 13. Będzie to nasz znany zespół Jubilat i po raz pierwszy na naszym imprezie grupa ludowa z Dżakarty z Indonezji. Także myślę, że atrakcji nie zabraknie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.